Niemiecka policja ma nowy trop w sprawie poniedziałkowego zamachu w Berlinie, w którym zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Poszukuje 23-letniego Tunezyjczyka podejrzewanego o dokonanie ataku. Mężczyzna kontaktował się z islamistami mieszkającymi w Niemczech i był znany tamtejszym służbom. W Berlinie jest Michał Adamczyk. Michale, powiedz, co jeszcze wiadomo o tym poszukiwanym Tunezyjczyku? Podano, że mężczyzna ubiegał się w Niemczech o azyl, ale jego wniosek został w lipcu odrzucony. Nie udało się go jednak deportować ze względów formalnych, bowiem mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, a deklarowane przez niego obywatelstwo nie zostało potwierdzone. Mężczyzna z Nadrenii do Berlina przeniósł się w lutym tego roku. Wiadomo, że używał różnych nazwisk. To on najprawdopodobniej zabił polskiego kierowcę. Niemiecka gazeta Bild podaje, że Polak do ostatniej chwili bohatersko walczył o życie i o to, aby nie dopuścić do tragedii. Relacja Marcina Tulickiego. Uzbrojeni policjanci i zamknięte stragany. Takiego bożonarodzeniowego jarmarku w Berlinie jeszcze nie było. To jest straszne. To się stało w takim miejscu. Tu jest świątynia. Mija 2 doby od zamachu terrorystycznego. Dziś Bild podał, że Polak, którego ciężarówkę wykorzystano do ataku, walczył do samego końca. Dziennikarze dotarli do raportu z sekcji zwłok, z którego wynika, że kierowca zginął tuż przed tragedią. Polak stawił opór, gdy zorientował się, że zamachowiec chce wjechać w tłum. To jest bardzo smutne, że oddał życie za innych ludzi. 37-latek zginął tuż przed zamachem. Napastnik najpierw miał dźgać go nożem, później zastrzelił. Początkowo dominowała haniebna narracja, że mówiąca o tym, że polski wspólnik zamachowca. Dokładnie taka była narracja niemieckich mediów i to była haniebna narracja. W świetle tego, co wiemy teraz. Wszystko wskazuje na to, że Polak zachował się jak bohater. Przypłacił to życiem. Rodzą się kolejne pytania. Jak to możliwe, że napastnik w świetle kamer w tak ruchliwym miejscu w Berlinie wjechał w tłum, zastrzelił polskiego kierowcę, a później rozpłynął się bez śladu? Wczoraj niemiecka policja wypuściła na wolność zatrzymanego wcześniej Pakistańczyka. Nie wiemy, czy sprawca działał sam, czy w grupie. Musimy też pogodzić się z tym, że aresztowany Pakistańczyk nie jest sprawcą zamachu. Teraz trop prowadzi do 21-letniego Tunezyjczyka. Podejrzany miał pozostawić swoje dokumenty w kabinie ciężarówki. Śledczy odnaleźli je pod jednym z siedzeń. On jest w Berlinie na wolności. Musimy na siebie uważać i trzymać się razem. Pytanie, czy tym razem niemieckie służby są na dobrym tropie. Dziś Berlińczycy myślą o ofiarach zamachu i chcą być razem. Tu, w okolicy miejsca zamachu. No, not at all. Nie, nie ma powodu, żeby się bać, żebyśmy zostali w domach albo robili coś w tym stylu. My zawsze trzymamy się razem. Życie musi toczyć się dalej. Nie ma powodu, żebyśmy się rozdzielali czy kryli. Cały czas ogromne emocje. Ludzie składają kwiaty i palą znicze. Marcin Tulicki, Wiadomości, Berlin. W Niemczech jest już co najmniej 4,5 miliona islamskich imigrantów. To dane oficjalne. Nieoficjalnie, jak mówią sami Niemcy, jest ich o wiele, wiele więcej. Zdecydowane pogorszenie nastrojów społecznych po ataku w Berlinie przekłada się na coraz niższe poparcie dla Angeli Merkel i jej proimigranckiej polityki. Kanclerz Niemiec jest już atakowana nawet przez członków własnej partii. A o szczegółach Jan Korab. Żałoba i coraz więcej refleksyjnych przemówień najwyżej postawionych osób w państwie. Chcemy ludziom umożliwić spokojne świętowanie, bezpieczne spotykanie się w miejscach publicznych, świętowanie razem. Ale nie użalania się, ale szybkiego znalezienia winnych zamachu i rozwiązania problemu z imigrantami chce chyba większość niemieckich polityków. Jesteśmy to winni całemu społeczeństwu przemyśleć naszą politykę migracyjną i bezpieczeństwa, zmienić ją. Seehofer jest szefem koalicyjnej partii Angeli Merkel, ale i w samej partii kanclerz nie brakuje krytycznych głosów opisujących konsekwencje jej polityki otwartych drzwi. Jesteśmy w stanie wojny. Ci, którzy chcą widzieć tylko dobro, nie mogą tego dostrzec. Wczoraj Angela Merkel stwierdziła, że gdyby okazało się, że za zamachem stoi imigrant, który dostał w Niemczech azyl, okazałoby się to smutne. Die tagtäglich
ponieważ wiele tysięcy osób pomaga uchodźcom odnaleźć się w naszym kraju i rozpocząć tu nowe życie. Co najmniej milion imigrantów w ciągu kilkunastu miesięcy to efekt polityki kanclerz, ale z miesiąca na miesiąc Angela Merkel powoli wycofuje się z idei przyjmowania uchodźców. Niemcy za politykę kanclerz Merkel płacą teraz najwyższą cenę. To niemiecka kanclerz jest odpowiedzialna za to, co stało się w Berlinie. Niemieckie władze i służby popełniły wiele błędów, uważa Wojciech Szewko. Dopiero teraz, czyli po zamachu, niemiecka policja obstawiająca tego typu imprezy dostała broń długą, broń maszynową, ale po zamachu, a nie przed. Ponad 50% Niemców chce zaostrzenia polityki wobec imigrantów. Ale wielu z nich ma już niemiecki paszport, posyła dzieci do niemieckich szkół i na pewno nie opuści kraju. Chcemy odciąć się od tych, którzy atakują nasze społeczeństwo. Niemcy to nasz dom, Berlin to nasze miasto. To ważne, by dziś żyjący tu muzułmanie pokazywali swoje twarze. Nie skłócicie nas. Pod takim hasłem jednoczyli się dziś mieszkańcy Berlina. Nie chcą rozmawiać o polityce kanclerz. Nie powinniśmy o tym tutaj mówić. Jesteśmy tutaj dla pokoju. W innych państwach dzieją się straszne rzeczy. Wszyscy jesteśmy ludźmi i powinniśmy sobie pomagać. Zdaniem polskich publicystów Angela Merkel od roku w sprawie imigrantów prowadzi niezrozumiałą politykę. Nie wiem sobie na to, żeby Angela Merkel zapłaciła jakąś rzeczywiście wysoką cenę za to, co się stało, ponieważ nie ma alternatywy wobec Angeli Merkel. Jedynym liczącym się kontrkandydatem, który prawdopodobnie będzie ubiegać się o kanclerski fotel, jest socjalista Martin Schulz. W kwestii imigrantów ma poglądy zbliżone do Angeli Merkel. Jan Korab, Wiadomości.